Elektrownia wodna Pędzieszyn powstała jako ostatnia, po Straszynie i Kuźnicach. Miała na celu zagospodarowanie dość dużego spadku Raduni, który powstał po wspomnianych dwóch elektrowniach. Zarówno Pędzieszyn, jak i położone poniżej Kuźnice są dolnymi stopniami elektrowni wodnej Straszyna. W momencie budowy koryto Raduni znajdowało się w innym miejscu. Budowę rozpoczęto w 1937 roku na suchym lądzie, dlatego elektrownię oddano do użytku już w 1938. W trakcie wojny elektrownia nie zaprzestała działania, a urządzenia zainstalowane podczas budowy działają do dziś. W 2008 roku elektrownia przeszła modernizację, mającą na celu dostosowanie części elektrycznej do współczesnych wymogów.